Tak wygląda ta wnęka. Już tam jest głębiej, można podkopać, ale nie ma żadnych sygnałów, ponieważ używam propoincera. On by dawał znaki. Gdzieś tutaj mi się, patrzcie, na tej wysokości się gdzieś propointer odzywa. Ciężko powiedzieć, czy coś tam jest murowanego, coś metalowego, czy po prostu coś ukrytego. Odpaliłem już Ewelinki torta, jest i świeczka. Wszystkiego najlepszego. Zaśpiewajmy razem 100 lat. Dziękuję. I życzmy Mam powodzenia. Sobie pomyśleć życzenia. Tak jest, także torta krój na wszystkich naszych widzów, żeby kawałek też dla mnie został. Już pomyślane. Także 100 lat i 100 lat i wszystkiego najlepszego. Zdrówka. Kochany, wiesz? Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Siemaneczko, witamy Was na kanale Odkrywca Historii. Dzisiaj szczególne poszukiwania, ponieważ ta oto dama obchodzi dzisiaj urodziny. 18. W związku z tym postanowiliśmy wyruszyć na poszukiwania z wykrywaczem metali w miejscu, gdzie od 1922 roku do 1945 roku stała co? Szkoła. Także liczymy, że coś znajdziemy tutaj po uczniakach, którzy uczęszczali do tej szkoły. Szkoła ta została spalona w styczniu 1945 roku przez wojska sowieckie. Sygnał jest, jak dzwon. Zaraz zobaczymy, co tam się znajduje. Jak mi się uda oczywiście dokopać. Korzenie straszne. Zobaczymy propointerem, gdzie to. Czy głęboko jeszcze, czy nie. No, gdzieś tu. Gdzie ten korzeń? Jak mi się uda. No wyłaź. Jeszcze. Tam. Łusk. Nie ma co się zrażać. No i jest mój pierwszy sygnał. Zobaczcie, jaki piękny, zdobiony jakiś kubeczek mosiężny. Ciężko dzisiaj się odnieść i tak na gorąco, do czego mógł służyć. Widać, jakąś takie podstawki miał, takie wypustki są, żeby to stabilniej stało. Ładnie zdobione, kropkowane. Także dobrze zaczynają się poszukiwania. Pierwszym moim sygnałem było prawie że nic, bo była łuseczka, a kolejny mój sygnał. Zaraz zobaczymy, co to będzie, ale pewnie jakaś blacha. Tak mnie się wydaje. Coś mi tu. O, wycina mi sygnał. Pewnie jakieś żelastwo. No ale ja kopię każdy sygnał, więc. Gdzieś tutaj. Zaraz podkopiemy i się okaże. Już jesteśmy blisko. O, i jest. Moje drugie znalezisko. Kawałek złomu. Do mojej sakiewki. Generalnie ten sygnał ma wysokie ID. Sam jestem ciekawy, co to może być. Jesteśmy w trudnym miejscu, to może być wszystko i nic. Zaraz podkopiemy i zobaczymy, co wyjdzie, ale jest tu jakiś korzonek, który utrudnia nam wszystko. O, coś tu wyskoczyło. Co to jest? Ale nie wiem, co to. Wygląda jak kieliszek. U góry ma jakąś porcelankę. Nie wiem. Musicie ocenić to sami. Zobaczcie. Ciekawie to wygląda. Zaraz wydłubię ze środka zawartość i zobaczymy, co tam jest.
Niby nic, a jednak coś ciekawego. Zaraz przyjrzyjmy się temu z bliska. Bardzo ciekawie wygląda ten kieliszek, bo tak go można nazwać. Zobaczcie, w środku jest na pewno jakaś ceramika, natomiast po bokach czy wkomponowana ta ceramika jest prawdopodobnie w jakiś ołów lub inny stop. Tutaj po prawej stronie, gdzie mam palec, widać, że delikatnie łopatą to naruszyłem. Kolejna zagwozdka. Człowiek ciągle się uczy tej historii i tego, co odnajduje w ziemi. Ciekawie to wygląda. Są dzisiaj moje urodziny. Znalazłam podkowę i wydaje mi się, że jak sobie pomyślę życzenie, to może się spełni. Może znajdę dzisiaj na poszukiwaniach coś bardzo ciekawego. Oby tak było. Idę, patrzę, tu nagle dziura. Patrzę, że to jakaś część fundamentu, czy jakieś wejście do piwnicy. Zaraz tam się skradnę i propointerem przeszukam. Może coś z środków w ścianach. Włączamy propointer i szukamy po ścianach, czy niczego nie ma. Nie widać tu nic. Nie słychać ani po lewej, ani po prawej. A tu jest taka wnęka. Co tu jest? Mam jakiś element. Zawiasek, zobaczcie. Także miałem nosa, żeby tutaj wskoczyć do tej studni. No i są już pierwsze tego skutki. Jak nie w takich miejscach, to w jakich? Szukamy dalej. Tak wygląda ta wnęka. Już tam jest głębiej, można podkopać, ale nie ma żadnych sygnałów, ponieważ używam propointera. On by dawał znaki. Gdzieś tutaj mi się, patrzcie, na tej wysokości się gdzieś propointer odzywa. Ciężko powiedzieć, czy coś tam jest murowanego, coś metalowego, czy po prostu coś ukrytego. Ale trzeba było się do tego jakoś dobrać. Tu coś jest. Po całości, zobaczcie. Nie wiem, czy to jest zbrojenie, czy po prostu jakaś skrytka. Jest to intrygujące. Trzeba będzie w swoich notatkach zapisać, że należy w te miejsce wrócić. No, nie wiem, jak do tego podejść, czy skuwać te kamienie, te cegły, czy po prostu znaleźć jakiś inny sposób. Muszę to przekminić, bo sam jestem ciekawy. A tymczasem mam tutaj obok takie skupisko sygnałów. No i wskoczymy na to skupisko, zobaczymy z kolei, co tam jest. Z tego miejsca jest zawias, no i coś, co daje do myślenia, co tam jest za tymi cegłami. Tutaj coś jest, zacząłem to rozkopywać, jakieś łuski i inne rzeczy, ale tu są już takie grube sygnały, warte naprawdę rozkopania tego miejsca. Za chwilę się do tego dobierzemy. Na takim obszarze, ja wiem, jakieś około 5 na 5 metra. Zaczynam rozkopywać to miejsce, no i oczywiście wszystko będę odkładał na kupkę i będę wam pokazywał, co mi się udało znaleźć. Tutaj kawałek, nie wiem, jakiegoś tasaka czy czegokolwiek. Odkładam to i jak tutaj już będę miał oskubane z tych fantów te miejsce, to zaraz wam to wszystko pokażę. Także chwilkę cierpliwości, a na pewno razem to wszystko obejrzymy. Nie jest lekko, bo trzeba się nakopać, ale nikt nie mówił, że będzie lekko. Prawda? U was pewnie też na poszukiwaniach są sytuacje, gdzie trzeba się nakopać i wtedy jest pożądany efekt. Chyba jakiś śmietnik złomowy tego wszystkiego tutaj jest, ale wśród tego złomu może być też coś ciekawego. Także cieszę się, że trafiłem w to miejsce, no bo taki śmietnik przy starych domostwach to jest skarbnicą różnych rzeczy, także kopiemy, dokopujemy. No i też oczywiście liczę tutaj na coś ciekawego, co tak naprawdę wzbogaci naszą gablotę muzealną w Izbie Historii Regionu. No bo jak nie w takich miejscach, to gdzie? Powtarzam to po raz kolejny, ale sami wiecie, jak to jest. No i zniosłem wszystko, co udało mi się tam wykopać, pod drzewko, w swoje miejsce. Zobaczcie, jakieś takie okucia, elementy takie do czegoś służyły, bo widać, że mają dziurki i
mocowania do czegoś podkowy. O, największa podkowa to jest ta, tutaj jest troszkę mniejsza podkowa, zamknięcie, proszę bardzo, no i fajerki od pieca, czyli widać, że tutaj były rzucane złomy z gospodarstwa domowego, a tutaj z początku myślałem, że to jest te okucie od kolby broni, natomiast jest tu taka śruba i raczej to jest to związane też z gospodarstwem domowym, także znoszę, bo to też się przydaje, jak wiecie, złom to złom. Mój sygnał to taki talerz, ciężko powiedzieć od czego może być na tą chwilę, myślałem najpierw, że od karabinu maszynowego, ale raczej chyba nie od Dekteriewa rosyjskiego, ale odłożymy to, zobaczymy później. Zobaczymy teraz też, co tam Ewelinka dłubie, co za sygnał ma. Cierpliwość. Ja się zaraz tutaj zrobię ci zbliżenie, przyzumuję, żeby było widać. I co ty tu kopiesz? O! A, już myślałam, że moneta. A to jest jednak guzik. Taki maleńki. Ale nie byle jaki, bo to jest gaciak od munduru. A widzisz, a mieliśmy szukać czegoś, co zostało po dzieciach, które się uczyły, które uczęszczały do szkoły. Śmieci nie brakuje. Gdzie były działania wojenne i ta szkoła została spalona, no to czego się nie spodziewać? Znaczy, czego się spodziewać można? Tak. Też i guzików, i łusek, i innych rzeczy. Była wojna, to i są takie rzeczy. No i jest kolejna porcja wykopek ziemi. Zobaczcie, stare żelazko. Szkoda, że nie ma rączki, ale trzeba się cieszyć z tego, co się udało znaleźć. I inny złom, jakieś szekle, tutaj elementy odwozu, tutaj część podkowy, no i też jest ołów. A jeszcze wrócimy do tego żelazka, jak ona się nam tutaj prezentuje. Ciężkie, no ale stalowe takie musiało być, żeby przygniatać odzież i bieliznę, no i ją prostować. Znalazłem dwa takie oto pokrętła. Na tą chwilę ciężko mi powiedzieć, do czego one służyły. Zobaczcie, dwa identyczne. Natomiast ten jeden ma pozostałość jakiegoś elementu, którym te pokrętło przekręcało coś, a ten drugi w środku jest pusty. Także takie budynki właśnie, to nie dość, że są skarbnicą różnych pamiątek, to też są skarbnicą dużej wiedzy, którą trzeba później nabyć, żeby się dowiedzieć, do czego w ogóle to miało służyć. Czy cokolwiek miało służyć, bo teraz się odnosimy konkretnie do tych pokręteł. A ja mam ślad po tym, że byli tutaj Rosjanie. Zobaczcie, co znalazłam. Denko od puszki. Nawet z tyłu jest wybita data. Zaraz zobaczymy. Ale trudno mi będzie to zidentyfikować, jeżeli chodzi o tą datę. Nie mam pojęcia. Zaraz zapytam Krzyśka, może on lepiej widzi. Ma okulary, to może lepiej widzi. A tym razem z ziemi wyszedł taki oto magnesik. Myślałem, że to neodymowy, jednak to jest zwykły, ale trzyma się dobrze. Spójrzcie. Malutki, ale praktyczny. Mały, ale wariat. Jest, w końcu jest ta monetka, bo już myślałam, że wrócę dzisiaj bez monety do domu. Znalazłam dwa feningi. Zaraz zobaczę, który to rocznik. Deszcz zaczął padać. Dwa feningi z 1912 roku. O, tutaj na boczku widać ładnie. Także dzień zaliczony. Oprócz złomu, kopania złomu i tych łusek, wyszła monetka. Także na szczęście.
No i udało mi się wyłuskać między złomem ładny guziczek, ale czysty, nieopisany. Chociaż nie, z drugiej strony posiada jakąś sygnaturę, ale dopiero dokładnie będzie można ją odczytać po oczyszczeniu tego guziczka. Kończymy na dzisiaj poszukiwania. Jak sami widzieliście, ta teoria z literatury i informacja, że była tutaj szkoła, no jakoś tam się potwierdza. Nie ma tutaj jeszcze na to konkretnych dowodów, natomiast wychodzą jakieś pojedyncze monetki, kupa złomu, rzeczy jakiegoś codziennego użytku domowego. My oczywiście w to miejsce wrócimy, natomiast teraz druga część niespodzianki, bo pierwsza była to, że wspólne poszukiwania. Mały torcik, który dla Ewelinki przygotowałem w samochodzie. Sam upiekłeś? No, sam upiekłem, w spożywczym, w piekarni. Okej. W piekarni, także cieszę się, że udało nam się dzisiaj wyjść w teren, że miło spędziliśmy czas na poszukiwaniach, czas wspólny, czas urodzinowy. Ja zawsze chciałem spędzać czas podczas swoich urodzin na poszukiwaniach, ale no, różnie z tym bywa. Także kolejne twoje urodziny odklepane na poszukiwaniach, bo w zeszłym jeszcze roku też koniec. Się udały. No jeszcze nie koniec, nie. Dojdziemy do samochodu, także będziemy dmuchać świeczki, pić szampany i Bóg wie jeszcze co tam robić. Na tym torcie zmieszczą się te moje świeczki. No oczywiście. A ile ty skończyłaś tych lat? 18. A, 18. Zmieści się. 18 świeczek. Skarbów co prawda nie było na tych poszukiwaniach, ale tak jak mówiłem wcześniej, miło spędzony czas. Mam nadzieję, że ci się podoba ta mini niespodzianka. Mini niespodzianka, że mnie zabrałeś na ten, na wykopki? No, po raz kolejny w tym tygodniu. No, widzisz, no, to mi się widzisz, podoba. Widzisz, żeby nie było, że nie ma prezentu rodzinowego. Odpaliłem już Ewelinki torta, jest i świeczka. Wszystkiego najlepszego. Zaśpiewajmy razem 100 lat. Dziękuję. I życzmy mam powodzenia. Sobie życzenie. Tak jest, także torta krój na wszystkich naszych widzów, żeby kawałek też dla mnie został. Już pomyślane. Także 100 lat i 100 lat i wszystkiego najlepszego. Zdrówka. Kochany, wiesz, naprawdę. A teraz bym już smakował babeczkę. Smakowa. Naprawdę. Truflowa. A coś więcej? Mam zajść do środka i zobaczyć, czy tam to jest tak jest, nie ma? To, tak jest. Pierścionek już mam, więc co tam może być w środku? Teraz tygrys. I tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Chciałem tylko wam jeszcze taki mały przekaz przesłać, że nie liczą się rzeczy materialne, bo one są tylko dodatkiem do życia. Liczy się bliskość i wspólnie spędzony czas z osobami, które się kocha. To ja to miałam powiedzieć. Ty to miałaś powiedzieć? Tak. No to może powtórz. Nie, zgadzam się z tobą w 100%. A ja potwierdzam. Także dziękujemy wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.